Siemanko moi drodzy, z tej strony Juken, a ja witam was już w dziesiątym odcinku z Eurotrack Simulatora 2, w którym od zera levelujemy nowe konto, tylko i wyłącznie na odcinkach, tylko i wyłącznie na waszych oczach. W poprzednim odcinku moi drodzy, w końcu na tym szóstym levelu taką decyzję podjąłem, aby wziąć kredyt i kupić pierwszy garaż. Na trzech, na trzech pracowników, co za tym idzie kupiłem trzy ciężarówki używane i zatrudniłem trzech pracowników, no ponieważ wziąłem kredyt, no to wypadałoby dzisiaj coś zarobić, żeby ten kredyt móc jak najszybciej spłacić, aby się nie przeinwestować, także moi drodzy, no dziś chciałbym, o fajne zlecenie tutaj mamy i myślę, że je jak najbardziej możemy wziąć, jest Mercedes, 121 tysięcy jest zlecenie o delikatnym ładunku i o wysokiej wartości. Także tu nie ma co się moi drodzy zastanawiać. Ale sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Dostawę mamy zrobić do piątku do godziny 19. Mamy czwartek godzinę 16. No, czyli powiedzmy że mamy te 24 godziny na dostawę ale czas podróży trwa 12 godzin czyli spokojnie będziemy mogli jedną przerwę na sen sobie zrobić. Pewnie będziecie pytali dlaczego po co na co. No, powód jest, moi drodzy, bardzo prosty. Powód jest bardzo prosty. Przerwę na sen będziemy robili tylko i wyłącznie po to, aby pracownicy w tym czasie no, zarabiali. Także to jest ta moja metoda, tylko no, nie każde zlecenie się do tego nadaje i zawsze warto to sobie przeliczyć, bo już też byliście świadkami, jak zdarzyło mi się, oczywiście tradycyjnie sobie ustawiam jak zdarzyło mi się, moi drodzy, troszeczkę w tym przegiąć i potem miałem dostawę jako spóźnioną a nie o to by nam tym wszystkim chodziło dobra no tak myślę że będzie całkiem spoko odpalamy mercedesa no niestety pogoda nie wybiera światełka włączone dobra no moi drodzy co my się będziemy tutaj wypać gdzie tu jest jakiś wyjazd tam jest wyjazd dobra no to jedziemy. Komu w drogę, temu czas. Moi drodzy, ostatnio mandat dostałem, słuchajcie, za brak świateł. Postaram się w miarę kulturalnie pojechać. No trasa nie jest jakaś super długa. Bo na 800 km, więc na pewno się na więcej nie załapiemy, jeśli chodzi o długodystansowca, jeśli chodzi o jakąś dodatkową premię. Ale ja tutaj patrzyłem głównie cenę według dystansu, czyli, czyli tą kasę, którą po prostu możemy dostać, żeby odrobić trochę tego kredytu. Bo być może, zrobimy w następnym odcinku taki test. Hmm, być może w następnym, to zależy od levelu. Myślę, że koło 8 levelu. Czyli za... może i to w tym odcinku ten level wbijemy, to zobaczymy. Natomiast już wam mówię, moi drodzy, jaki mam pomysł i plan, bo chciałbym sprawdzić jedną rzecz, bo oczywiście my jeździmy na tych szybkich zleceniach i wszystko fajnie, ale chciałbym w następnym odcinku zrobić taki, takie porównanie, totalne porównanie na tym levelu, na którym oczywiście jestem, czy tam będę właściwie, tak? No bo będę. Chciałbym dla was zrobić takie porównanie, jak to wygląda. I czy jest sens na, na moje, w mojej sytuacji, kiedy wziąłem kredyt? Wiadomo, te 40 tysięcy szybko spłacimy zaraz po kursie, no bo tak też yy, deklarowałem. Natomiast chciałbym sprawdzić, czy jest sens, mimo wszystko, to było 40 tysięcy, chyba 40. Nie pamiętam, który kredyt brałem. Natomiast czy jest sens wziąć drugi kredyt po to, aby kupić. Dobrze, dobrze, Iwanko, dobrze, dobrze, dziękuję Ci. Po to, aby kupić sobie swoją własną ciężarówkę. Bo, moi drodzy, tylko chcę to. Czekajcie, to nie tu, tylko tu. Gdzie ja jadę. Nie, nie patrzyłem na GPS. -a. Tak jest, jak do was gadam i nie patrzę. Muszę się bardziej skupić na trasie. Także chcę zrobić takie porównanie, żeby mniej więcej, moi drodzy, sprawdzić, jak to by wyglądało. Z tym przeliczeniem. Szybkich zleceń, które bierzemy teraz, a kontra to, gdybyśmy kupili swoją własną ciężarówkę, bo wiecie, to jest. Yy, ktoś we mnie przy... Ktoś we mnie przydzwonił. Co to było? Nie wiem, widzowie, co to było, ale ktoś we mnie przyzwonił, nie? Spokojnie se człowiek jedzie. Dobra, bo słuchajcie, chciałbym, bo teraz tak, robiąc szybkie zlecenia, no niewątpliwie dostajecie trochę mniej pieniędzy za to zlecenie, niż kiedy jedziesz własną ciężarówką. Ale chciałbym na tym niskim levelu to właśnie przeliczyć. Ale dokładnie, bo ja, wiecie, że jak już się biorę za liczenie, to będziemy liczyć dokładnie kalkulatorem, ile, na przykład, więcej za dane zlecenie dostaniemy, kiedy będziemy jechali ciężarówką własną. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że kiedy jedziesz własną ciężarówką, to już paliwo, że oczywiście uszkodzenia musisz naprawiać. No bo no powiedzmy, że, że ciężarówkę możesz naprawiać raz na pięć razy. Jak mocno nie, nie wariujesz, no to jest szansa, że tych uszkodzeń nie ma. Tak. Natomiast już nawet mówię pal licho z tymi uszkodzeniami, ale no wtedy paliwo płacisz z własnej kieszeni, no i autostrady również, więc. Chciałbym takie troszeczkę porównanie zrobić, jak to wygląda. Czy na przykład, jeżeli miałbym mieć 20 tysięcy więcej za kurs, jadąc własną ciężarówką, to wydaje mi się, że no, mi się to nie opłaca. No bo patrząc jednak obiektywnie, że i bramki na autostradzie trzeba zapłacić, i paliwo, plus mówię jakieś ewentualne naprawy, no i oczywiście najważniejsza rzecz rata kredytu, no bo jednak sama ta ciężarówka by się za darmo nie kupiła. Także byłaby rata kredytu, więc nie wiem, czy na tym etapie. Nie jestem przekonany, moi drodzy, czy na tym etapie tutaj byłaby mi potrzebna własna ciężarówka, ale to zrobimy wyliczenie sprawdzimy. Dalej jechać autostrada, a wy co? Cię wleczecie. Ja nie wiem, zawsze mam takie szczęście. Słuchajcie, że jak zaczynam odcinek, to mi się wleką na autostradzie, nie. I to już tak ekstremalnie się wleką. Widoczność słaba, bo deszcz mocno pada, więc też muszę uważać, żeby gdzieś nie przydzwonić. Dzisiaj bez muzyczki w tle. Będzie więcej utworów, tak? Bo ktoś napisał w komentarzu, zgadzam się. Jak najbardziej. Będzie większa playlista, żeby no jednak w czasie godziny jazdy, żeby te nutki się zmieniały. Nie ma problemu. Wybiorę takie, które będą do jazdy pasowały. Obiecuję. Będzie to zrobione. Mercedesik fajny, podoba mi się spoko, wszystko luz, natomiast fajnie by było nigdzie nie przedzwaniać i tego jachtu nie uszkodzić. No bo za ten jacht to jednak kasy, jak widzicie, mamy sporo. To już jest ten moment, że 120 tysięcy za zlecenie to jest już myślę przyzwoity pieniądz. Za tak dosyć krótką trasę, nie? No bo za te 700 km z hakiem mieć. 120 tysięcy to jest według mnie dobrze płatny kurs. Ale ja bym chciał, oczywiście, tutaj nie wiem, gdzie mi to będzie pokazywało, chyba tam do góry, bo mam teraz tego innego huba. Jestem ciekaw, w którym miejscu mi będzie pokazywało, że pracownik ukończył kurs i zarobił albo levelował. Pewnie do góry będą te komunikaty się przesuwały. No, gdzieś to musi być widoczne. Przyjazd na piątą, piątek na czwartą, prawie piątą, a, czyli jedno spanie. A czekajcie, mamy godzinę 18. To wiecie co, myślę, że sobie tak koło, zobaczymy jak się zacznie ściemniać. Pewnie jak teraz ten deszcz pada, to koło 20 może już być ciemno. No to może koło tej dwudziestej sobie kimono utniemy do czwartej do rano wtedy i o czwartej już będzie jasno. Albo 20-30, zależy, jak nam się ułoży z noclegowymi tutaj parkingowymi miejscami. Może długie trzeba zapalić, żeby lepiej było widać. No nie wiem. Także lecimy, widzowie, zobaczymy, co to będzie. Ale mówię, takie, mimo wszystko, chcę spróbować zrobić wyliczenie. Bo jestem ciekawym człowiekiem i lubię sprawdzać. Tak jak już no widzicie sami, że, że ten sposób levelowania, który tutaj zrobiłem specjalnie, podkreślam, zrobiłem to celowo, żeby wam też pokazać, jest średni. W sensie, że najpierw jednak tego długodystansowca warto levelować na fula. A później tam dodawać ten ładunek delikatny i o wysokiej wartości. Znaczy na fula, źle powiedziałem, nie na fula. Na fula to w sensie tak trzeci, czwarty, czwarta ranga, tak? Cztery poziomy. Cztery to myślę maksymalnie, ale trzy też, trzy też jest ok, bo to wszystko zależy, jakie trasy zamierzacie robić. No ja na odcinkach też nie chcę robić ciągle jakiś tras po 2000 km, bo by to Was zanudziło. Te odcinki też by trwały niesamowicie długo. Więc nie chcę takich długich tras robić, dlatego też nie, nie leveluję tego długodystansowca, nie wiadomo jak. I teraz pewnie, jak wbijemy poziom, no to się zastanowimy, czy jedno oczko dodamy długodystansowca, czy mm, ładunek o wysokiej wartości. Się zastanowimy, widzowie. A to szybko mi trochę idzie. Wiadomo, że troszeczkę tutaj nadganiam prędkością, no bo to też pod odcinek nie chcę jakoś zbyt długo jechać. My tutaj się bardziej na, na lewelowaniu skupiamy, na pokazywaniu wyników i całej zasady powiedzmy, lewelowania, a nie na, na samych trasach, tak? Trasa to jest tutaj jakby dodatkiem w tym momencie. Też wiadomo, że bez trasy nie byłoby lewelowania. No to tak jakby kółko się zamyka, ale, ale wiecie, o co chodzi. Tutaj się skupiamy, żeby w miarę dynamicznie wam efekty pokazywać, jak to wygląda. I dlatego między innymi chcę dalsze, w dalszym odcinku zrobić porównanie jakieś jakie decyzje ewentualnie można podjąć, no na pewno yy, po tym kursie no nawet to jest niemożliwe, no bo jakby i tak nie zarobimy tyle, żeby kupić ciężarówkę, więc po tym po tym kursie na pewno bym pracownika kolejnego nie zatrudniał, bo to jakby Dzieci idzie tak etapami, tak? Pierwszy, pierwszy garaż kupiony na trzy miejsca, trzech pracowników, trzy ciężarówki. Wydaje mi się, że kolejny ruch, jaki będzie, to będzie za na przykład dwa, trzy odcinki, to jeszcze się okaże, gdzie zrobimy manewr taki, że u, u, ten garaż, wiecie, ulepszymy do, o dwa miejsca, bo to też jakby za darmo to nie jest, wiadomo. Ulepszymy o dwa miejsca, kupimy dwie ciężarówki i dwóch pracowników kolejnych zatrudnimy. Myślę, że taki będzie kolejny. Etap. Ja na razie też się nie spodziewam, że ci moi pracownicy jakoś będą tutaj nie wiadomo ile zarabiać, bo niestety nie będą. To, to jest ten moment, w którym to ja muszę i to ode mnie wszystko zależy. Ja ich zatrudniłem, oni muszą się tam rozkręcić, levelować, więc to tak naprawdę ode mnie zależy, i dlatego też wybrałem kurs, który no, który jest moi drodzy trochę bardziej opłacalny, nie? żeby na pewno na tą ratę kredytu zarobić, żeby nie było opcji, że, że ja nie zarobię na tą ratę kredytu. To musi być, wiecie, to musi być wszystko naprawdę dobrze przemyślane, bo tu dużo ludzi bankrutuje, a to naprawdę trzeba się postarać dość mocno, żeby zbankrutować w Eurotraku. Naprawdę trzeba się Postarać. No chyba, że ktoś gra na realnej ekonomii, no to to jest bardzo możliwe, żeby tutaj zbańczyć. No bo tam są jednak y, troszeczkę te kursy zbyt mało opłacalne. Ale z tego co wyczytałem, znalazłem widzowie kompromis. I nie wiem, czy tak nie zaczniemy robić. Możecie dać znać w komentarzach. Znalazłem kompromis pomiędzy modem realna ekonomia, a pomiędzy, no powiedzmy, dość wysokimi cenami. Niekiedy w Eurotraku za zlecenia, bo yy, używając konsoli, którą udało mi się zamontować, można wpisać komendę, która nigdy ona ta komenda nigdy nam nie na szczęście i całe, całe szczęście, że tak jest, nigdy nam nie podwyższy ceny za zlecenie, ale może obniżyć. Czyli na przykład mogę sobie tak ustawić, że yy, za zlecenie będę dostawał połowę mniej. Czyli tak jak teraz robię kurs za 120, to bym robił za 60. I to już by było takie bardziej realistyczne moim zdaniem. Tak po środku, pomiędzy tym Real Economy modem, a... Czekajcie, wjeżdżamy do Polski, mamy 20. Wiecie co, może się tu przekimamy? Jak z paliwem? Paliwa też nie mamy za dużo. Oj, ale tu nie ma stacji benzynowej. Dobra, wie... nie, nie ma stacji, jest WC. Dobra, wiecie co, wjeżdżamy do Polski i w Polsce gdzieś na stację zajedziemy. Bo widzę, że z paliwem też nie najlepiej. Coś ten pracodawca niefajnie mi. Niefajnie mi się postarał i nie dał mi zatankowanego Mercedesa. Tu jest stacja. Wiecie co? Zjeżdżamy, sru. Tylko że tu jest łóżko jakieś? Niby tam gdzieś dalej jest. Niby tu po prawej. Dobra, najpierw zatankujemy. No nic, i tak 20 miałem się przekimać. O! Trochę się przeliczyłem, no także myślę, że tak możemy zacząć też rozgrywkę prowadzić, że po prostu ja skorzystam z tego, z tej konsoli i zbiję ceny, ceny za zlecenia na przykład o połowę, nie? Tak, tak mi się wydaje, że może tak zrobię. czekajcie. Chyba tutaj gdzieś jest ten parking, tam gościu stoi, to już nie. Jak ja mam tu stanąć? Wychodziłoby na to, że ten parking jest tu, no ale to tak. Będzie mi tu ciężko wjechać trochę, kurde. Hmm. Spróbujemy. Mimo wszystko spróbujemy. Bo tam jest, no, bo tam już jest inna część, gdzie są te parkingi. Chyba nawet wjazdu nie ma. No nic, cofniemy sobie, zobaczymy, jak Yuken jak, jak umie cofać. Będzie spra sprawdzam, słuchajcie. Widzowie sprawdzają, jak Yuken cofa. Czy umie? Czy potrafi. No muszę się przekimać, bo wiecie, no nie będę jechał po nocy. Bo tak czy siak byśmy w nocy, jak na czwartą dojazd, to byśmy północy musieli jechać. Więc najlepiej się tu przekimać. Jest tak 20.20, 20, to jest tak optymalnie. O, no dobra. No, jeżeli tak, to możemy tak się nie? <grych> Okej. Okay. Realizm w Eurotracku mnie czasem rozwala. No dobra, i teraz pytanie co? Za stacją chyba musimy jechać. Dobra. widzicie, wycieraczki można wyłączyć. Ładnie świeci słoneczko, ale czemu mamy. Aha, piątą 30, dobra, bo myślałem, że mamy trzynastą. Kierowca Tomas. O, coś kierowca Tomas już, już nam widzowie zarobił. Przychód 6000. Widzicie, pierwsze tysięcy od kierowcy Tomasa. Umberto osiągnął nowy poziom, a wszystkich trzech zatrudnił. I przychód 2800. Czyli zobaczcie, kiedy my spaliśmy, nasi kierowcy. Coś tam zarobili, 10 tysięcy, następny zarobił. Scarlet, pani... aha, bo pani Scarlet miała chyba fajny, fajny level. Pamiętam i zobaczcie, mieliśmy 40 koła, a już mamy 78, czyli już nam dochód się podwoił. Więc w tym momencie ten kredyt, który wziąłem na dotrudnienie pracowników, już mam spłacony. Już się jakby kredytem nie martwię, czyli pracownicy tak naprawdę na raty kredytu już mi. Widzowie zarobili i to już mi się podoba, nie? To już mi się mega, słuchajcie, podoba. Takiego jachta sobie, słuchajcie, wieziemy. Będę musiał do miniaturki się zatrzymać. <laughs> Także jachta sobie wieziemy do Elbląga, jedziemy. Także jeszcze trasy przed nami sporo. Szczecin odkryty dopiero. Także elegancko. I to jest, widzicie, już widzicie, że inwestycja w pracowników miała sens, no bo skoro oni zrobili nie wiem ile w sumie kursów, jeden z nich musiał dwa kursy zrobić. Skoro oni mi zarobili już 40 tysięcy w czasie, kiedy ja spałem, znaczy tam no nie całe, wiadomo, tak, nie całe 40 tysięcy, no ale zarobili, no to to widzicie, że to wtedy ma sens, tak? I że I że rata kredytu tam ma wynosić, chyba, jak dobrze pamiętam, 25 tysięcy chyba. O tyle mówiłem, że muszę zarobić na ratę kredytu. No to to jakby na ratę kredytu już zarobili. Czyli. Oprze. Czyli na przyszłość można już tak sobie właśnie to liczyć, że kierowcy zarabiają po to, żeby płacić kredyt. A ja oczywiście też muszę coś tam. Się starać, czyli, czyli jakbym się uparł i wziął drugi kredyt w podobny sposób, to, to już wiem, że pracownicy mi na to powinni zarobić. Więc możliwe, że szarpniemy się w następnym odcinku i znowuż dwóch pracowników czy trzech się zatrudni. Zobaczymy. Raczej dwóch, raczej żeby ten pierwszy garaż zapełnić, bo wam pokazywałem, że to się bardziej opłaca jednak mieć garaż na pięć miejsc. O to wychodzi taniej za pracownika, więc nie ma sensu myślę kupować kolejnego garażu. Na trzy miejsca, lepiej tak. Także lecimy, widzowie, i to jest właśnie już taki moment. Widzicie, że motywujący troszkę, nie? Że uszkodzenia na czepy? Czemu uszkodzenia na czepy? Że ja nic nie dzwoniłem. Halo. Widzowie. Przecież ja w nic nie przydzwoniłem. Może ktoś we mnie przydzwonił. No nie wiem, ja Miałem jakiegoś pecha dzisiaj, nie? Kurde. Mi pokazuje uszkodzenia na czepy, gdzie jak rzecz kulturalnie widzowie jadę. Może trochę ponad. Prędkość, nie no, prędkość przestrzegam, bo mandatu nie chcę dostać. Przecież nie chciałbym dostać mandatu, widzowie, jak. Więc jadę grzecznie, no. Piła, Bydgoszcz, Gorzów na prawo, nie, Gorzów prosto, a już sam nie wiem, nie, Gorzów prawo. Dziwnie trochę z tymi ograniczeniami prędkości. Raz 50, raz 60. Bardzo dziwnie, naprawdę. Ten jacht jest tak ogromny, że słuchajcie, aż nie mam takiej kamery, która by całą mi. Całą słuchajcie, naczepę mi uchwyciła. Zobaczcie, jest tak ogromny ten jak. Hmm. Ogromny. No i kilometrów przed nami, połowa drogi, widzicie, szybciutko, sprawnie. Idzie. Zobaczymy, jaką, jakimi drogami tu w Polsce pojedziemy, bo nie wiem, gdzie ten GPS mnie prowadzi, ale chyba tą drogą już jechałem, bo na żółto się świeci. Więc musieliśmy już tą drogą lecieć, widzowie. Wałcz! No właśnie, moja ulubiona, ja lubię przez ten wałcz przejeżdżać, bo tam jest tak fajnie zrobiony ten przejazd tutaj, w EuroTraku, także jest co podziwiać. O, i pas nam się kończy. Puścił mnie gagatek, aż nie wierzę, nie, że mnie puścił. Pojechaliśmy tędy na pewno, no. Pewnie w nocy. Była tą trasą pewnie w nocy jechaliśmy, bo jest to bardzo prawdopodobne. No to teraz widzicie za dnia. Trasy są naprawdę świetne. Mercedesik całkiem spoko jedzie. W środku mi się podoba. Ale właśnie te, które są do kupienia, chyba takiego ładnego środka nie mają. Nie wiem. Muszę posprawdzać. Te ładniejsze na zewnątrz mają brzydkie środki, a te, które właśnie są brzydsze na zewnątrz mają ładniejsze środki. I paradoks. Ale to jeszcze, jeszcze przyjdzie czas, kiedy będziemy myśleć o naszych własnych ciężarówkach. O całej flocie. Po to sobie garaż w Poznaniu zostawiłem, żeby później go ulepszyć i sobie własne ciężarówki tam kupować. Mieć tylko swoje ciężarówki, swój garaż. Więc w odpowiednim momencie. To będziemy robić. No na razie wiecie, no na szóstym levelu to musimy mocno się rozwijać żeby jak najwięcej mieć tych pracowników, flotę. A na nasze szaleństwa przyjdzie czas, i to zobaczycie, że przyjdzie szybciej, szybciej niż nam się wszystkim wydaje, bo na poprzednim koncie kupowałem sobie ciężarówkę chyba na 15 levelu dopiero. I tutaj jest możliwe, że mimo że zaczęliśmy dosyć powolniej przez to levelowanie, to to będzie to myślę o wiele, o wiele fajniej. Tutaj Intercity jeździ, no ale jakoś jak widać nie chce się zamknąć przejazd kolejowy widzowie. Nie chce się przejazd kolejowy nam zamknąć, a szkoda, bo bym wam pokazał, jaki fajny pociąg Intercity tu jeździ, a coś mi myszka kudde się psuje. Czy nową myszkę kupić, bo coś tak. To nie są lagi widzowie, tylko myszkami tak szarpie, jakby się ktoś pytał. No nic, nie pokażę wam. Fajne Intercity tu jeździ przez ten wałcz, jest naprawdę super. A bo ja ręcznie zaciągnąłem. Natomiast nie mam chyba na. Mam na 50% chyba te przypadkowe, przypadkowe zdarzenia. Lotowe zdarzenia drogowe, tak to się nazywa. I niestety. Bo jest tak, jak się ustawi te zdarzenia drogowe na. Na 100%, no to co chwilę jeżdżą pociągi, nie? To jest ten fajny, właśnie zjazd. Yy, przejazd kolejowy w Wałczu. Bardzo mi się podoba. I takie fajne Intercity jeździć. Wiecie, no taki drobiazg, nie? Taki szczegół. Po, pociąg, prawdziwy pociąg, który jedzie, polski taki. Już człowieka to cieszy, nie? Naprawdę, takie tutaj jakiś ryneczek w Wałczu widzę zrobiony. No, no takie proste rzeczy, które człowieka. Cieszą. Nie jestem jakiś, jak widzicie, wymagający. O. Ludzie przy przejściu dla pieszych gdzieś tu stoją. Lot, to zobaczcie jakiś kiosk. Naprawdę fajnie. Nie wiem, czy jest tak w Wałczu zrobione. Ktoś mówił, że piła na pewno jest bardzo mocno odwzorowana. Ja tutaj jakby czytając wasze komentarze do nich się odnoszę, tak? Co piszecie. Więc nie mam powodu, żeby nie wierzyć. Ale jak jest w Wałczu, nie wiem, ja kiedyś tam może przejeżdżałem parę razy przez Wałcz, no ale to wiecie, już było tyle lat temu. Dawno nie, nie, nie przejeżdżałem przez te okolice, no to, to jakby ciężko mi jest pamiętać, tak, jadąc teraz tu w Eurotraku, czy to tak faktycznie w Wałczu wygląda, czy nie. No jedź mnie tą lawetą. No patrzcie, już by dawno wyjechał. I takie zawali drogi na prawdziwych drogach też są, nie? Rondo polega na tym, że ma upłynniać ruch. Dobra, muszę się bardziej zadać, bo, bo wiozę jacht ogromny. Bardzo fajnie, naprawdę. Takie proste rzeczy, a, a człowieka cieszą. Nawet te reklamy, które polskie wiszą. Tutaj będzie drugi pociąg, natomiast to, ten jest, to jest to miejsce, gdzie ten pociąg cały czas stoi. On nie jedzie, nie? Możemy sobie spróbować tu przy nim zrobić miniaturkę. Widzowie, dla widza, miniaturka. O, bo zaraz przydzwonię w kogoś. Tak jest, jak Jukan się bawi kamerami, to zawsze coś, zawsze przydzwonię w coś. Czekajcie, może mi się uda tutaj na stopie nawet się zatrzymać w tym celu. Kulturalnie ja tu nigdy na tym stopie nie staję, bo ten pociąg i tak ciągle stoi, nie? Wiecie, ten pociąg nie jedzie, nie? Ale pod miniaturkę, może trochę do przodu podjedziemy. A tam nie będzie nic widać za dużo tego pociągu. Lender, dobra, może tak? Upa, nic nie widać. Może z drugiej strony. Czekajcie. O, 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 może z tej strony. Z góry lekko. Nie wiem. Nie widać tego. No dobra, tam mi nie, Co mi tam trąbisz, gościu? Ja tutaj miniaturkę dla widza robię. Nie, no nie widać, bo to akurat za, za krzakami, słuchajcie, stoi ten pociąg. I... I nic z tego, nic z tego widzowie nie, nie zrobimy, nic z tego mądrego. Taka fajna miniaturka by była, no. Okej, okay, ja tu na miniaturkach się skupiam, a tu trasę trzeba robić. Ale myślę, że dosyć sprawnie to tutaj ten odcinek nam się udało. No ale to dlatego, że troszeczkę, wiecie, nadganiam z prędkością tam, gdzie się da. Oczywiście kulturalnie, żeby nie dostać mandatu. Nie wiem jak GPS mnie prowadzi, nie wiem czemu jedziemy przez Wałcz i przez Piłę, a czemu do Elbląga nie lecieliśmy po prostu przez Koszalin, ale to ja już nie będę wnikał. W końcu Iwona wie lepiej, widzowie, nie? Iwona wie lepiej. To jest taka kobieta, której się nie możesz sprzeciwić, bo ci taką trasę wyznaczy, że, że się pokichasz. Tu na upartego, tak myślałem, czy się jeszcze raz nie kimnąć, ale nie chcę, bo mamy. Oj, co tu się dzieje? Bo mamy tak na styk z tym przyjazdem. Pamiętam, że chyba do 19 mamy ten towar dostarczyć, więc tak na styk akurat. A czy mamy 8, będę o 13? No nie wiem, czy bym się uwinął na 19. Nie chcę widzowie ryzykować. Nie chcę mieć spóźnionego ładunku. Powiem wam szczerze, nie chcę. Bo tutaj mamy niby na 14 prawie, że przyjazd. Tam 13.50 z hakiem, nie? No to 14. A śpimy 8 godzin, no to tak 20, A no, Musiałbym mocno nadrobić i na styg. Nie chcę aż tak ryzykować. Mówię o tym przekimaniu się, nie? Żeby, wiecie, czas... Żeby zarabiali pracownicy oczywiście w tym czasie, ale to też nie ma co się spinać, my to my to levelowanie robimy na totalnym luzie, także wiecie, ja też nie będę tak spinał jakoś. Bo w tamtej serii y, też się dziwiliście, nie? że tak dosyć szybko mi tam szło i w ogóle. No tak, no moi drodzy, bo czasem w czasie jednego kursu ja się trzy razy przekimy przekimywałem, ale zdarzało się, że troszkę miałem ładunek spóźniony, no bo trochę źle wyliczyłem to przekimanie. nie? Przez to, że byłem taki właśnie łapczywy na to, żeby się jak najwięcej razy przespać, żeby pracownicy zarabiali. Także to też nie ma większego sensu. A tutaj sobie na luzie robimy, jeśli mam tak na styk ten czas, to ja nie chcę ryzykować. No chyba, że będziemy tuż przy dostawie towaru, dosłownie tuż przy firmie i będę widzieć, jak to wygląda z czasem. Jeszcze sobie sprawdzę na 100%, kiedy mam ten towar dostarczyć. No to wtedy mogę. No wtedy mogę widzowie spróbować, nie? Ewentualnie takie ryzyko podjąć. Proszę się przekimać, jeśli by było jakieś miejsce do przekimania, oczywiście, no bo to nie jest tak, że będę gdzieś specjalnie. No i patrzcie, i wyjechał mi baran. Dobrze, że nie dostałem chociaż mandatu, nie? No wyjechał mi centralnie, na ustąpie pierwszeństwa mi wyjechał. Tu, tu chyba ostatnio miałem też taką sytuację, ale mandatu na szczęście nie dostałem, chyba. Aż, aż dziwne, nie? Bo zazwyczaj jak ktoś we mnie wjeżdża bez powodu, to ja dostaję mandaty. Także pierwsza chyba sytuacja w Eurotraku, gdzie nie dostałem mandatu jechać. To jest 70. Jadaj rura. Bo wyprzedzam tam gościu się wleczesz mi tu dobra, bo już. Teraz naprawdę mandat dostanę. Nie, nie chcę mandatu. Spróbujmy dojechać bez mandatu. <grytanie> Widzowie. Dla widza. To jest słuchajcie, wyzwanie dla mnie naprawdę. O, w tym farming simulator mam takiego traktora z taką piszczepą. Słuchajcie, to jest dla mnie nielada wyzwanie, żeby mandatu nie dostać. Chyba w poprzednim odcinku, nie wiem czy się udało, czy, znaczy w poprzednim na pewno się udało, bo nie mieliśmy trasy, bo kupowaliśmy ciężarówki, ale przed ostatnim możliwe albo przed, przed no, w którym, któryś mi się zdarzyło, że bez mandatu totalnie. Więc no, wypadałoby ten trend jakoś utrzymać i. Wiśtawio, jedziemy. Wypadałoby, słuchajcie, ten trend utrzymać i tych mandatów nie dostawać, nie. No, tu już widzę jakieś zdarzenia drogowe, się słuchajcie odwalają. Coś tam ten autobus odwala. Tutaj chyba pamiętam to skrzyżowanie. To jest to skrzyżowanie, na którym my jadąc w lewo mamy pierwszeństwo, ale nie wiadomo dlaczego te auta się zatrzymują i przepuszczają. Jakby kompletnie nie rozumiem tego skrzyżowania, bo według no, znaków drogowych, yy, według znaków drogowych, no na przykład ten tir jadąc w prawo ma pierwszeństwo. Ci jadąc, yy, nie, nie wiem czemu ich przepuszcza, ci którzy. Jakby nie rozumiem tego. No bo znak drogowy jest jasno. Droga z pierwszeństwem dla jadących w lewo, czyli tak jak ja jadę. Czyli ci, którzy jadą no, z lewej strony na wprost, no muszą nas przepuścić, bo mają nas z prawej. No, ten też tu się zatrzymuje. A Patrzcie, gościu jedzie w lewo i się zatrzymuje. Dobra, pojechał. My tu mamy pierwszeństwo normalnie, centralnie. No, trzeba trąbić. Widzicie, widzowie, trzeba trąbić. Bo jak nie trąbisz, to. Jak nie trąbisz, to nie jedziesz, nie? To jest też prawda, że słuchajcie, tutaj trzeba jechać na długich światłach czasami yy, i trąbić. To wtedy jedziesz. A jak nie trąbisz, to nie, bo oni cię wszyscy blokują. Mm -hmm. Teraz powinno być tak, że ja komuś wymuszam pierwszeństwo, w kogoś wjeżdżam, a ten ktoś dostaje za mnie mandat. Okej, okay, przez Bydgoszcz chyba pojedziemy, bo ko kojarzę tą trasę. Ona jest chyba na Bydgoszcz. Ale mogę się mylić, ale poznaję po tych chodnikach. Taka chyba raz, raz mieliśmy kurs tędy i to była Bydgoszcz. Nawet w Bydgoszczy chyba miniaturkę robiłem na odcinek. Ale mogę się mylić, widzowie. Bydgoszcz, czyli jednak Juken ma dobrą pamięć. Zobaczcie. Jednak nie mam takiej złej pamięci. No. Jednak tak źle ze mną nie jest, to moją pamięcią. Ale ja to też źle liczę, widzowie, bo jeżeli mamy godzinę 14, do, y, przyjazd na 14, a 8 godzin snu jest, teraz właśnie nie wiem, czy jest 8 godzin, czy 9. Teraz nie pamiętam, no ale zakładam 8. No, to na 22 bym miał przyjazd, a ja dostawę mam zrobić chyba do 19 czy do 20, więc ten sen raczej nie wejdzie w grę. Szkoda, że nie mogę sobie wybrać na przykład, ile czasu chcę się przespać. Bo według mnie to też powinno być dostępne. No, bo wiecie, no jak normalny, realny kierowca chce sobie chwilę się kimnąć, bo nie wiem, czuje się zmęczony, a na przykład nie musi, bo go tachograf ta, ta nie goni. Chociaż takie sytuacje pewnie nie mają miejsca, no bo niestety każdy goni z tym czasem, ale. Hipotetycznie, tak, gdy normalny kierowca chce sobie zjechać się przespać i sobie stwierdzi, nie wiem, prześpię się 5 godzin, bo mam taką ochotę, no to może to zrobić, a my tutaj nie mamy możliwości wyboru, ile chcemy się przespać. Więc tu na pewno Eurotrack mógłby dodać taką funkcję, że. że mógłbym wybrać, ile śpię. W razie tu mamy jakiś znak zapytania, ale. Aha, to jest. Dealer. Dobra, no spoko, mana, odkryliśmy ludzik. Nie wiem, jak to się stało, że ostatnio. Musieliśmy tą stroną nie jechać, tylko skręcaliśmy widocznie gdzieś. Bo pamiętajcie, że chcę też po, poodkrywać, poodkrywać agencje pracy różne, żeby. Chcę poodkrywać, o Jezu, jakie dziwne ludziki, słuchajcie, zobaczcie, jakie dziwne ludzki, nie? Tu, to, to trochę im nie wyszło chyba. Jezu, jakbym małpę widział, nie? Patrzcie, małpa, człowiek małpa. Nie no, masakra, małpy jakieś przede mną jadą. Bo chcę podkrywać oczywiście tę agencję pracy, żeby wiecie, nie było takiej sytuacji, dzięki gościu, że mnie puszczasz, bardzo ci dziękuję serdecznie. Żeby nie było takiej sytuacji, jak właśnie zatrudnialiśmy pracownika i widzieliście, nie? że pracownika zatrudnialiśmy, a kurczę, yy, tylko trzech, trzech pracowników mogłem zatrudnić. Już czwartego bym chyba nie zatrudnił, bo po jednym mi przybywało, dlatego że mam tylko jedną agencję pracy odkrytą. Jeżeli byśmy chcieli mieć wybór pracowników, to trzeba na znaki zapytania wjeżdżać i to też będę robił, no bo póki jadę, wiecie, na szybkim zleceniu, to mam gdzieś gdzieś paliwo, więc może to też być, pamiętajcie, jakaś opcja, yy, która wpływa, że, że bardziej jest to korzystne, A tu nie ma żadnych znaków drogowych, więc ja nie, nie wiem, czy ja mam ustą pierwszeństwa, czy co ja mam. Także jest to na pewno przemawiające na korzyść, żeby jechać na szybkich zleceniach, bo możemy sobie trochę zakręcić dalej. Gdzieś tam, żeby odkryć znak zapytania, pracodawca płaci za paliwo, nie? My za darmokę jedziemy. Wiecie, ma to swoje plusy. Dobra, odkrywamy jakąś drogę, piątkę, krajową piątkę odkrywamy. polecimy na Elbląg. I przed Byd Aha, Bydgoszcz i jakoś do góry, do góry nas prowadzi na do góry nas na Elbląg prowadzi chyba. Okej. Okay. Ale to coś czuję, że chyba na autostradę będzie nas prowadziło na A1. Coś tak mi się wydaje. A widzicie wróżbita. Już widzę, że na autostradę mnie prowadzi. Tam ktoś na paralotni sobie leci. Fajnie zrobione. Dobra, zwolnię, bo jeszcze mandat dostanę i będzie. Na razie bez mandatu się udało. Ale nie mów hop, póki nie przeskoczysz. No właśnie, 30, kurde. Prędkość rowerowa 30 na godzinę. Co, to są z zatrzymaniem, tak? I tak się zatrzymują. to bez znaczenia, to jedziemy tu, będzie szybciej. No kurde, no dajcie spokój z tą trzydziestką, ludzie litości. Już, to to tak długo przeciąga te trzydziestki. aż tak celowo, żeby na mandatach zarabiać, nie? Ja pierdziele widzowie, no masakra, nie? My tu grzejemy z towarem za, za każdym odcinku, nie? W każdym odcinku jest ta sama śpiewka, widzowie. Juken się spieszy z towarem, żeby klientowi dowieść, I, i wszyscy bo mają z drogi zjeżdżać, tak jak na przykład ten gościu tu teraz. Dobra, trochę może przygrzejemy, ale to nam nic nie da, bo przyjazd mamy na 14. Chyba, żeby było na 22, no to jeszcze bym na fuksa mógł zdążyć, ale raczej tu się nie uda. Raczej się nie uda, widzowie, w ten sposób. To jest na 14 przyjazd i to 8 godzin snu, a nie wiem, czy jest 8 czy 9, bo to jakby nie jest napisane, ile i trzeba się domyślać. Ja do końca nie jestem pewien, czy to jest 8 godzin snu czy 9. Jest oczywiście taki mod, który skraca ten sen i ja nawet nie wiem, czy go sobie nie za... Montować, bo skraca do 6 godzin ten sen i wtedy zawsze, wiecie, Jezu, ja bym prawie mandat dostał, bym w gościa przedzwonił, no ty baranie jeden, w tym GL-u, czy tam G-klasie, czy ML-u, kiedyś był ML, teraz to zmienili, no jedź baranie, 60. nie, ja nie chcę za nim jechać, nie, bo to jest jakiś kretyn, niedzielny kierowca. No dobrze, zjeżdżasz, no i bardzo mnie to cieszy, że zjechałeś, bo ja nie chcę za tobą jechać. No, patrzcie, jaki kretyn, nie? Tu ma wolne, a poleciał, kurde, w korek. Zamiast wjechać tutaj, dwa samochody miał przed sobą, to nie, pojechał w korek. Spoko. Też tak można. 200 zł do przodu, bo to pracodawca płaci. No, ale tak właśnie się zastanawiam z tym, z tym spaniem, bo wtedy byśmy 6 godzin snu mieli. A zawsze można się dwa razy po 6 przespać, czyli wtedy 12, nie? Chodzi mi, żeby mieć większą, większą kontrolę. Większą kontrolę nad godzinami, jakie jak śpię. Żeby jak najlepiej się. żeby słuchajcie, jak najlepiej się wpasować w ten sen pod pracowników. I to tylko, tylko o to chodzi o nic więcej. Ja wcale nie chcę mniej spać. Tylko chcę spać na maksa tyle ile się da w danym kursie, żeby po prostu albo sobie czas dopasować, żeby jechać w dzień, a nie w nocy, wiadomo. Młenery, 60. Albo żeby sobie czas dopasować, wiadomo, żeby z wami po nocy nie jeździć, bo to dla was też nie jest przyjemne, jak ciągle byśmy mieli po nocy jeździć. Zaraz na jakiś czas można, spoko w nocy, a tak to w dzień. A druga rzecz, żeby jak najwięcej spać, żeby pracownicy w tym czasie zarabiali, nie? Bo to jest główne moje takie założenie, żeby jak najwięcej pracownicy mi tej kasiorki mogli zarobić. Ale niewiele, słuchajcie, niby na autostradę wyjechałem, ale niewiele nadgoniłem, bo nadal mam w granicach 14 przyjazd, także tu już raczej tego się nie uda zmienić. A już tu z tym nic nie zrobimy. Dobrze, Iwoneczko. Iwo, Iwoneczko, Iwoniu. Iwoniuniu. Że jej się tak chce gadać do mnie cały czas. Szkoda, że tu koło mnie na fotelu nie siedzi. Muszę też tego moda ściągnąć, tylko że on coś nie działał. To jest taki bardziej mod, wiecie, ozdobny, że tutaj kobitka sobie siedzi obok Ciebie w miniówce na, na fotelu. Jak wiecie, taką frajdę to bardziej sprawia, przynajmniej mi, nie? I to było, można było ją na kanapę nawet posadzić, ale coś jak wszedł update, to, to te kobitki już nie działają niestety, nie? Także nic się z tym nie da zrobić. Dobra, spróbuję trochę nadgonić, ale to już tam raczej mi nic nie da. I tak 89 km do celu. Możemy się na chwilę zatrzymać, sprawdzić ile mamy do końca zlecenia Uj. Ale raczej, raczej jak dobrze pamiętam, to maksymalnie na 20 miałem towar dostarczyć, więc to mi nic tu nie da. Ale sprawdzimy. Chcę mieć stuprocentową pewność, bo może się okazać, że w tym odcinku by mi jeszcze pracownicy zarobili coś. No co za. Ja nie rozumiem tego. Gościu widzi policję i zwalnia do 50 na godzinę na drodze ekspresowej, nie? Ja wiem, że to jest tylko NPC, ale niestety w świecie realnym takie sytuacje też mają miejsce. No to jest bez sensu, no. Wiecie, że takie, takie sytuacje mogą powodować ewentualne wypadki. Kurde. No nie wiem. Nie ogarniam. O, będziemy mieli bramki chyba, czy nie? Może tam bym sobie sprawdził. Na razie mam cały czas prosto lecieć. Odkrywamy cały czas, widzicie nową trasę. Więc mapa będzie dalej odkrywana. Ciekawe, ile już będziemy mieli odkrytej tej mapy. Ostatnio było 1,50 coś procent, ale już nie pamiętam 1,58, 1,5% mapy. Może teraz na 2% się załapiemy. Kto wie. Bo dość dużo odkryliśmy, myślę. Tak na oko mówiąc, to myślę, że troszkę poodkrywaliśmy, więc te 2% może już by było. 40 km do celu. No to tym bardziej muszę w miarę już grzecznie jechać, żeby nie dostać tego mandatu. Nie widzowie, wypadałoby nie dostać mandatu. O, tak, taką miniaturkę możemy zrobić. W końcu mi się, słuchajcie, to młodź udało. W końcu mi się udało to młódź. Całą ująć. Na ujęciu. Będzie miniaturka dla widza. Tylko wiecie, ja i wiecie jak to się kończy zazwyczaj? Nie? Jak ja się bawię drugimi kamerami. O! Tak bym zrobił. Jak ja się bawię innymi kamerami. No, i zobaczcie, niestety jest jakiś błąd. Widzicie to? Znowu mamy jakiś błąd, widzowie, który jest widoczny na obu ujęciach, to co jest przed nami. Niestety, w promocji coraz więcej zaczęło się robić błędów, odkąd chyba wszedł update Eurotraka? O widzicie, teraz jest niebo, a wcześniej było nie wiadomo co. I niestety, to wcześniej, jak zainstalowałem promocja, jeździłem po różnych um, okolicach, nie było jakoś problemu. Dobra, teraz naprawdę już muszę grzecznie jechać, żeby nie dostać mandatu, bo jeszcze bez mandatu się było. To nie było widzowie problemu, ale wszedł jakiś update i to też zauważyłem w ostatnim odcinku, dlatego, że zmieniły się ceny ciężarówek. I tam właśnie jak kupowaliśmy widzowie ciężarówkę, to wam. Mówiłem, że musiał, musiało się coś mocno e, zmienić, musiał wejść update, no bo ewidentnie się ceny ciężarówek zmieniły. Mm, no bo same by się nie zmieniły bez update'u przecież. No i w momencie, kiedy wszedł update, zaczęły się takie właśnie jakieś dziwne rzeczy dziać, że. co jest? Czemu gościu we mnie wjechał? Dobra, przynajmniej mandatu nie dostałem, nie? Co się tu dzisiaj za rzeczy dzieją dziwne? Gościu co zaczął cofać i we mnie wjechał, nie? O, widzicie? Tam jest na przykład jeszcze takie coś. O, patrzcie, nie wiadomo co to jest. I te rzeczy zaczęły się dziać dopiero... Dopiero w momencie, kiedy wszedł update. Wcześniej nie było takich jakichś dziwnych tekstur. Diabli wiedzą czego. Nie było. Było wszystko spokojnie. Ale w momencie, kiedy wszedł update, zaczęły się takie dziwne rzeczy dziać. I my, najgorsze widzowie, że jedziemy w tamtą stronę, nie? Muszę jechać bardzo wolno, żeby się nie okazało, że w coś przydzwonię zaraz. Zobaczcie, wjeżdżamy w te dziwne. jest znak zapytania chciałbym też odkryć. O, zniknęło, nie. I zobaczcie, jedziemy po tym. Ja nie wiem, gdzie jadę teraz. No i właśnie. Ja pierdzielę. I takie rzeczy zaczęły się dziać właśnie po updatecie. Eurotraka. Trochę jestem, trochę jestem zmartwiony, bo Eurotrak mógłby doceniać to, co robią ludzie z Promocja. Według mnie robią świetną robotę, a jakby mam wrażenie, że ludzie z Eurotraka właśnie psują pracę ludzi z Promoca. I to trzeba powiedzieć wprost. Nie było takich sytuacji, kućwa, w, w Promocji. Jadę teraz na dziko, nie? Jadę tak patrzę po. po, po Jadę patrzę po latarniach, nie? Ja już nie wiem, czy jadę dobrze, czy źle. Nawet nie wiem, czy samochody stoją, więc może na profilaktycznie zahamujemy. Już wiecie, co, nie pojadę na znak zapytania. Bo. Dobra, prosto tu. Dobra, zniknęło. Także jest mi przykro, powiem wam szczerze, i bardzo duży minus. Dla twórców Eurotraka, że psują pracę. Ludziom z promocji, dobra, możemy jechać tu w lewo i przejedziemy koło znaku zapytania. To w sumie bez znaczenia. To już bez znaczenia, wrędy my pojedziemy, a chcę koło znaku zapytania przejechać. Także jestem zły na koniec odcinka. Powiem Wam szczerze, całkowicie szczerze. Agencja Pracy, widzicie elegancko, widzowie. Elegancko, agencja pracy. Pięknie. Jestem z tym bardzo taki rozczarowany, bo kurcze, ludzie z Promocja czy z Poland Rebuilding zrobili naprawdę świetną robotę I, i robią świetną robotę i robią to często za darmo, tak, no bo nic nie chcą za to kasy. O właśnie, a ktoś im tu psuje robotę, także nie wiem, czy ja w tym momencie nie. Nie wiem, gdzie jest ta brama wjazdowana no i kurcze, wiecie. Oj, sorry, sorry, widzowie, bo aż tak się zezłościłem, że aż, aż mikrofon mi się. Wiecie co? Dobra, tak mam patrzeć, ale ja nie wiem, czy ja teraz wezmę na pewno parkowanie. Kurczę, dobra, zrobimy inaczej. Wybiorę parkowanie, ale jeżeli to się skopie. E 40 Expo serio. Jeżeli to się skopie, to ja po prostu dam automatycznie, no bo ja tu się nie będę w takich warunkach, wiecie. Na razie jest ok, Na razie jest ok. Hmm. Czekaj, jak sobie do przodu podjedziemy. Na razie jest ok, jednakże to mnie troszkę smuci. Myślę, że chyba zgodzicie się, nie wiem. Możecie, wiecie, widzowie, napisać komentarz, co sądzicie o tym. Czy zgadzacie się z moją tutaj opinią? Każdy ma tam swoje zdanie, ale no, według mnie, no i każdy, kto używa promocji, no, chyba jest tego świadom, że ludzie z Promoca robią świetną robotę i takich błędów, jakie widzicie ostatnio u mnie w odcinkach, w promocji nie było. I to nie jest, że ja mam coś źle zainstalowane. O zobaczcie. Takich błędów promocji nie było. Yy, a naprawdę wiele odcinków z promocca już mi się udało nagrać. No i patrzcie. No. I takie. O. Takie błędy. Za, no jak ja mam zaparkować? Dobra, wiecie co. Pierdziele parkuję automatycznie. Nie będę nerwów tracił, bo to szkoda nerwów, bo te 40 ekspa to już tam trudno. 1000 jesteśmy do przodu, czyli wbiliśmy nowy level. No, no niestety nie da się ósmego levelu wbić, ale fajnie zarobiliśmy, bo zobaczcie 121 tysięcy zarobiliśmy. No i, i, i EXP też całkiem przyzwoity. Także tym akcentem będziemy ten odcinek moi drodzy kończyć, a ja muszę się zastanowić. I teraz się zastanówmy. Powyżej 850 kilometrów. Wiecie co? Wchodzę w to. Biorę jednego długodystansowca więcej. Bo nie muszę brać na 1100 km dostaw, ale powyżej 850 km. Ta trasa miała trochę mniej, ale mogę brać powyżej 850 i będzie 40% więcej wynagrodzenia. Także chcemy zarabiać, więc spoko. I tak jak obiecałem, moi drodzy, zobaczcie, na koncie mamy równe 200 tysięcy i tak jak obiecałem, ponieważ pokazuję wam to wszystko na. W Waszych oczach. Spłacam ten kredyt 40 tysięcy. I teraz tak, na upartego mógłbym wziąć 400 tysięcy, czyli kupić sobie ciężarówkę, mając na koncie jeszcze 150 tysięcy. No przemyślę to. Przemyślę to, ale to będzie może temat w następnym odcinku, bo to trzeba mocno rozkminić i to trzeba przeliczyć. To nie jest tylko tak, że biorę kredyt, kupuję ciężarówkę, tylko trzeba by to przeliczyć... Jakby to wyglądało, ale chciałbym to zostawić już na następny odcinek, czyli zrobimy takie przeliczenie dokładne, ile zlecenia wynoszą. Możemy to nawet jeszcze na koniec odcinka sprawdzić, drogi widzu, dla ciebie, ile zlecenia wynoszą na szybkich zleceniach, a ile na własnej ciężarówce. Zobaczmy, co my tu teraz mamy. Cena według dystansu. No, zobaczcie, tu na przykład mamy samochody, tylko że odległość jest już ogromna. Może zrobimy taką jedną dłuższą trasę w następnym odcinku. Czemu by nie? Mm, tylko, żeby mi ten promoc dobrze działał. Fajne Volvo, Opole, Kardla, czy jak to tam się czyta, za 172 tysiące. No to może nawet kredytu byśmy nie musieli brać, tylko byśmy zrobili kursik, który by nam takie pieniądze wygenerował. No bo około 100 tysięcy też mamy zlecenie, ale jak jest za 170 tysięcy zlecenie, to sami rozumiecie, że aż, aż to kusi. O, 150 tysięcy. Zobaczymy. Dobra, to dzięki moi drodzy za oglądanie. Będzie drogi widzu, mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i też mnie to motywuje do nagrywania kolejnych odcinków z góry Ci dziękuję. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to też możesz zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków i ja się z Wami żegnam do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!